Rozpoczął się sezon wakacyjny i większość z nas wyjedzie gdzieś poza miejsce zamieszkania. Wyjedziemy całymi rodzinami, wyjadą także dzieci na kolonie lub obozy. Warto wiedzieć, tak dla spokojności ducha, że można sprawdzić, czy dziecko podróżuje bezpiecznie. W tym celu trzeba przed wyjazdem poprosić o pomoc policję. Pamiętajmy, że przed takim wyjazdem zorganizowanym należy zgłosić się do policji, aby dokonała właśnie sprawdzenia takiego autokaru. Na każdej stronie komendy są też wyznaczone miejsca, w których można się stawić i dokonać jakiegoś sprawdzenia autokaru. Na wakacje lepiej nie pakować się w pośpiechu. Nie tylko ubrania na zmianę oraz telefony lub aparaty fotograficzne są ważne. Szczególnie jeśli wyjeżdżamy całą rodziną i nasze mieszkanie lub dom zostanie pusty przez dłuższy czas, koniecznie trzeba zadbać o kilka rzeczy. Pierwszą podstawową sprawą jest zabezpieczenie go przed włamaniem, ale nie tylko. Przed takimi dłuższymi wyjazdami powinniśmy na pewno pozamykać dokładnie drzwi, wszystkie okna. No i najważniejsze poinformować też sąsiadów, bo jednak czujność sąsiedzka tu jest w takich wyjazdach najważniejsza. Poprosić, żeby sąsiad miał tak na uwadze nasze mieszkanie, dom, żeby od czasu do czasu przyszedł, pozapalał światła, żeby powiedzmy potencjalny włamywacz widział, że ktoś jest w tym mieszkaniu, że mieszkanie długo nie stoi puste. Wychodząc z mieszkania, zadbajmy o to, żeby nie zostało tam włączone żadne urządzenie elektryczne, które mogłoby stworzyć jakieś zagrożenie. Mówimy tutaj o takich podstawowych elementach, grzałki, żelazka i inne urządzenia, które wcale nie muszą pracować w momencie, kiedy nas nie ma. Zdecydowanie też ciekawym rozwiązaniem jest powyłączać wszystkie urządzenia z gniazdek, które nie wymagają w tym czasie użycia, czyli powiedzmy zostaje tylko lodówka włączona w tym czasie do gniazdka. Zwróćmy uwagę, czy gaz jest zakręcony. To też jest taki element, który mógłby stworzyć zagrożenie. Nigdy nie wiadomo, czy gdzieś tam jakiś skok, powiedzmy, ciśnienie spowoduje, czy rozszczelnienie takiej instalacji gazowej. I już mamy mieszkanie przygotowane, okna zamknięte, wyjeżdżamy. A kiedy już wyjedziemy, nie szalejmy na drodze. Lepiej dojechać na miejsce 20 minut później, ale w jednym kawałku, niż do niego nie dojechać wcale lub po wizycie w szpitalu. Szczególnie latem dochodzi do wielu zdarzeń drogowych, ponieważ kierowcom wyłącza się czujność za kierownicą. Dzieje się to z racji dobrych warunków drogowych, które bywają zgubne. Co jeszcze? Jeśli wypoczywamy w miejscach, gdzie przebywa dużo turystów, zadbajmy o zabezpieczenie własnych dokumentów, portfela i nie oddalajmy się do miejsc odosobnionych. Zupełnie inaczej zaś trzeba zachować się, kiedy wypoczywamy na łonie natury pod namiotem. Jak już wybierzemy się na wycieczkę, wybierzemy się na swoje ukochane wakacje, to zwróćmy uwagę, gdzie rozbijemy nasz namiot. Zwróćmy uwagę, czy nie jest to otwarty teren, gdzie zagroziałyby nam jakieś pioruny. Zwróćmy też uwagę, czy nie są to znów drzewa suche, odzłamującymi się gałęziami, bo nawet lekki wiatr już mógłby stworzyć dla nas zagrożenie. Czyli wybieramy miejsce bezpieczne, z naprawdę solidnymi drzewami i też patrzymy na otoczenie. Jeżeli już przyszykujemy się w tym miejscu do stworzenia ogniska, to też patrzmy, żeby to było bezpieczne miejsce, żeby to było daleko od ściany lasu. Jeżeli to już jest miejsce, które zostało wcześniej przez leśników wyznaczone do tego, żeby rozpalać to ognisko, to czy właściwie jest zmineralizowany teren, czyli krótko mówiąc, czy okopane jest nasze ognisko wokoło. Takie podstawowe zasady, jakich mogliśmy się nauczyć w dzieciństwie, chociażby będąc w harcerstwie. A jak zachować się, kiedy podczas biwakowania zastanie nas burza? Jest wiele mitów w tym względzie, dlatego warto wiedzieć, co mówią fachowcy. W momencie, kiedy rozbijamy ten namiot, to już wtedy pomyślmy, żeby go właściwie zabezpieczyć. Czyli namiot powinien być dobrze osadzony na równym podłożu, powinien być dobrze zabezpieczony linkami, śledziami, no i oczywiście okopany, tak żeby deszcz nie dostał się do środka. To jest podstawowy element przy rozbijaniu tego obozu, ale w momencie, kiedy nastanie burza, a my jesteśmy wśród wielu drzew, to nie jest jeszcze takie groźne. Zdecydowanie gorzej, jeżeli jesteśmy na otwartym terenie, a wokół są naprawdę pojedyncze wysokie obiekty, które faktycznie nie mogły przyciągnąć te pioruny. To jest niebezpieczny element. Jeżeli w takim miejscu się znaleźliśmy, niefrasobliwie zresztą, no to znajdźmy po prostu sobie na ten moment lepsze miejsce. Przesuńmy się, przemieśćmy się, nawet poczekajmy w innym miejscu w samochodzie, dopóki nie minie burza. Na pewno przez cały okres wakacyjny policja będzie dbała o nasze bezpieczeństwo na drogach, na akwenach wodnych, w miejscach uczęszczanych przez ludzi.
na pewno musimy zwrócić uwagę podczas jazdy samochodem, bo jednak okres wakacyjny wiąże się z wyjazdami, powrotami, więc musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, rozsądek na drodze. Lepiej czasami nieco później tak dojechać, ale bezpiecznie, nie śpieszyć się. Musimy pamiętać, że nad wodą, jednak jak korzystamy z wody, żeby nie łączyć jej z alkoholem, po alkoholu nigdy nie wchodzimy do wody. I tak samo zadbajmy o bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych, podczas przejazdu na rowerach. Na początku przed jazdą na rowerze oddajmy rower do serwisu, aby ten rower był przygotowany do jazdy. Sprawdzone hamulce, przerzutki. Nie zapomnijmy o obowiązkowym wyposażeniu roweru, czyli to są światła, dzwonek. No i zachowajmy rozsądek na drodze. Niezależnie od tego, jak daleko i na jak długo wyjedziemy na wakacje, bądźmy bezpieczni. Tych kilka porad warto przyjąć nie tylko do wiadomości, ale wpoić do świadomości. Wszak od nadmiaru bezpieczeństwa jeszcze nikt nie zginął. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.